Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Total War Warhammer 2. Przygotowujemy się do bitwy oczywiście, którą wytoczyło nam zaropiałe oko. No, w sumie tej piechoty nie mamy tak mało, mimo że oczywiście przeciwnik ma porażającą przewagę liczebną, jeżeli chodzi o piechotę do walki w zwarciu. Ale my sobie myślę, że z tym jakoś poradzimy. Mamy... Znaczy, przede wszystkim wierzę w naszego olbrzyma. Ja go postawię tak bardziej w tym miejscu. Wierzę w naszego olbrzyma, bo no, nie mają żadnego przebicia pancerza nasi przeciwnicy. Są orkowe chłopaki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że te gobliny takie mają, ale no mam nadzieję, że nie. Także mam nadzieję, że nie mają żadnego przebicia pancerza. I dzięki temu będziemy sobie w stanie zrobić przewagę właśnie dzięki olbrzymowi. Będą mieli, mam nadzieję, ponownie duże problemy z jego załatwieniem. Mamy również idziem. To jest fajne zaklęcie jednak. Zwiększa atak w zwarciu o 44%, czy nie? Nie, o 44 punkty, okej. Okay. Dobra, tutaj idą oddziały na skrzydło, więc myślę, że możemy spokojnie ładować się do środka. Okej, okay, cofnijmy się. To są właśnie te ohydne tchórze. Przebicie pancerza. A nie, to nie chodzi o przebicie pancerza, tylko premia do walki przeciwko dużym przeciwnikom. Nie o przebicie pancerza mi chodzi, właśnie. Tego nie mają. Tego prawdopodobnie nie mają. Znaczy na pewno nie mają, nie? Mają przebicie pancerza, co jakoś strasznie nas nie rusza. Oczywiście teraz wurzak, zakręcie i rzucamy w sam środeczek. Skoro mamy premię do szarży, to je wykorzystajmy maksymalnie jak się da. Panowie, wycofać się tutaj oczywiście. Mam nadzieję, że to się uda ogarnąć. Piękna szarża. Piękne szarże weszły. Tutaj użyjmy. Olbrzym sobie oczywiście doskonale radzi. Użyjmy tego zaklęcia, dowalmy temu gościowi. Wycofajmy się, nie dajmy się złapać. Dobra. I mamy wyrwę. A, nie weszło zaklęcie. No dobra, spróbujmy użyć tego nieulepszonego. Dobra, tu mamy kolejną wyrwę. O, olbrzym zaorał. No, myślę, że mamy to. Ua, patrzcie na prawe skrzydło. Tam definitywnie potrzebna jest pomoc, szczególnie jeżeli chodzi o ostrzał. Panowie, obiegajcie. Dobra, no lewa strona też chyba jest już wygrana. Chociaż nie do końca. Dobra, o cholera, zaczną się rozbiegać teraz. Ale zdążyło wejść zaklęcie na szczęście. Dobrze, tutaj mamy olbrzyma. Miejmy nadzieję, że on tutaj zaora jednak. Pomóżmy na lewej, na lewym skrzydle, jak tam kawaleria. Dobra, wjedziemy na plecy tym o. Gdzie jest wódz? Tam jest wódz. Spróbujemy użyć na niego też zaklęcia. Jeszcze idziem rzucimy. W tym miejscu, no. No wodza użyjmy tego. Dobra, tutaj ostatecznie padli. Olbrzym walczy, ta. Chociaż oczywiście... Dobra, piechota się nawróciła. Na razie nie szarżujemy, nie? Czekać jeszcze. Dobra, tu się w miarę przebijamy. Chociaż oczywiście cały czas jest ciężko. Wyłączmy im skirmisz. Spróbujmy dopaść wodza wurzagiem. Gdzie jest nasz drugi wódz? A, nie, tu nie ma drugiego wodza. Okej. Okay. Spróbujmy szarży. Wyłączmy skirmisza. Weszła szarża w gobliny. Zaraz pomożemy jeszcze olbrzymowi. Koniec, zrautujmy te gobliny. Ciężko jakoś idzie to rautowanie ich. Dobra, nawróciła się kolejny oddział piechoty. Wróćmy go tutaj. Oni niech nie zwiewają, niech się biją w zwarciu. Wygląda sytuacja z wurzagiem. Chyba sobie radzi. Przydałoby się jeszcze tutaj zaklęcie, mam nadzieję, że uda się je rzucić. Oczywiście, piękne zaklęcie. Czuję się w miarę pewnie mimo ciężkiej sytuacji. Wjedźmy im na plecy. Olbrzym sobie powinien poradzić, jakby nie było. Tutaj łucznicy mają gorszy problem. Ale zaraz chyba zabijemy wodza, także... Dzięki temu powinno się udać z
sprawę zakończyć. Dobra, tam ucznicy zrautowani niestety. Dobra, robimy plecy. Tu się może utrzymają jeszcze przez chwilę. Burzaga wycofajmy. A, oni cię nie biją w ogóle, dobra. O, zrautowany oddział. Dobra, piechota. Aha, piechota też się nie bardzo trzyma. Okej, olbrzym wygrał. Zaorał wręcz. Lecimy. Dobra, myślę, że jest to wygrane. Myślę, że jest to wygrane. I to całkiem skutecznie. Mam nadzieję, że Wurzak jeszcze będzie... A, jeszcze może rzucić zaklęcie na dowódcę nieprzyjaciela. Dobra, spróbujmy wesprzeć tutaj, skoro się przebiliśmy tam. Dogonimy dowódcę. Chyba nie bardzo. Nie mogę odebrać. Dobra, dobra, to się wytnie oczywiście. Okej, dobra, wraca ich dowódca, więc rzucimy na niego to zaklęcie. Mam nadzieję, że tu w środku się jednak przebijemy. Olbrzym, idź olbrzym tutaj. Dobra, prawe skrzydło wygrane. Dobra, to jest GG w tym momencie. Zaraz dowódca jeszcze padnie, jeżeli nie, to go dojedziemy. Wurzagiem. Fajnie rozegrana bitwa, powiem szczerze. Olbrzym się spisał, zaklęcia od Wurzaga robią masakrycznie dobrą robotę. Zaraz dorwiemy jeszcze wodza, tego nieszczęsnego zaropiałego oka. To jest goblin, czy to jest ork, ten ich wódz? Ty, on się gdzieś w tłum wcisnął. A, to jest goblin, kurde, dojechać dziada. No, łapiemy go. Ach, wysnajpił Wurzak, kurde. Jeszcze ma zaklęcie, którym go może dupnąć. Dobra, wygrane tutaj. Weźmy się do kupy, zbierzmy w sumie. Okej, wódz chyba zginął, także mamy GG. No, ich armia jest rozbita doszczętnie, także już tutaj nie ma chyba co dojeżdżać tych resztek. Zakończmy bitwę. No, piękne zwycięstwo. No. Sojusz się opłacił, bo Wurzak też się czuje zmotywowany chyba. Mamy 239 trupów na dzikich orkach. Ładnie, ładnie. Pyrrusowe zwycięstwo niby, ale ja się czuję dosyć pewnie. Chociaż no, tak doszczętnie zaoranych oddziałów jest tylko kilka, ale no, reszta jest na tyle mocno bita, że... Myślę, że na spokojnie. Walczakowatość minus 10, nie chcemy chyba tego. Wolę uzupełnianie jednostek. Dobra, zresztą armia jest blisko, także myślę, że spokojnie tutaj cichy łamacz rąk sobie tutaj doora tą armię. No i będziemy mogli spokojnie iść na kopalnię Bitterstone i na tą wieżę kopalni kamienia. Kamienia? Chyba. Trochę widać tą nazwę. Dobra bitwa, jestem z niej bardzo zadowolony. Czy mogę rysować jak... Nie, nie mogę. Posłuszeństwo plus 1, brak skażenia plus 2, okej. Poruszenie chaosu. Niech się tam porusza ten chaos, tam, spoko. Idziemy. Stopa Gorka, to jest coś, co bym chyba chciał zrobić, szczególnie, że no, walczymy na razie z dużymi hordami nieprzyjaciela. Ewentualnie pięść Gorka? Nie. O, to też było fajne. Ale nie, weźmiemy stopę Gorka. Ona się może przydać zdecydowanie. No i tak jak chociaż właściwie... No, cichy łamacz rąk. Niech tam dojedzie chyba. Tylko czy on dojedzie tą armię? Dojedzie, dojedzie, spokojnie. Chyba. Spróbujmy. No z automatu. Spore straty, ale weźmiemy sobie uzupełnianie. Znaczy trzeba było nim dojechać, bo u niego ta niska walczakowatość była, dlatego no... Szczególnie, że my inwestujemy jeszcze do tego, w tego cichego łamacza rąku, no bo to jest taki jakby nasz główny bohater, wbrew pozorom. Miażdżąca szarża. Możemy mu dać miażdżącą szarżę, czemu nie? Niech sobie wejdzie tutaj. Niech sobie... A, nie możemy teraz odpalić trybu obozu. Oj, niech jeszcze sobie podjeździe do kopalni Bitterstone. Dobra, i niech Wurzak też idzie w sumie. Zajmiemy to z marszu i ruszymy od razu na kopalnię kamienia. Tutaj coś możemy zrobić. O, widzę, że mamy minus 77T. Jakkolwiek to się nazywa. Możemy zwiększyć garnizon. Nie, to chyba nie jest konieczne. Możemy rozwój zwiększyć, możemy posłuszeństwo zwiększyć, ale to mamy już w tym regionie. Ewentualnie do kawalerii możemy zrobić budynek. To by się przydało. Oj, pajęczyca jest później. Kurde. No jazda by się przydała, myślę.
Mimo, że wilcza, to jednak... Chociaż czy ja wiem z drugiej strony? Nie, na razie się wstrzymajmy, bo i tak jesteśmy na minusie, więc trzeba tą armię utrzymać. Po prostu oddajmy turę. No właśnie, zapomniałem o nim. Oczywiście on sobie zasuwa dalej. Żal Valai. Należy do zielonoskórych. W ogóle nie wiem, czy tu dalej nie ma, nie są zielonoskórzy. No to w sumie dobrze, bo z nimi mamy całkiem niezłe relacje. Będziemy się mogli skupić na południu, tak jak planowaliśmy, nie? Bo jednak no cały czas stawiamy nacisk na Galbaras. Dobra, czekajcie, możemy przyspieszyć chyba. Znaczy tam mocno jakoś nie przyspiesza. No to oddawanie tur trochę trwa niestety. Tak samo jak wczytywanie i tak dalej. No ale oddawanie tur, no siłą rzeczy, no... Ogrom mapy świata, ilość frakcji, no to wiadomo, że jednak te tury będą trwały, no. Niestety, a robienie cięć to też tak właśnie... Czasami robię, nie? Na turach cięcia. Okej, pojawiła się jakaś armia w kopalni Bitterstone, ale... Znaczy, tak, czy to można nazwać armią? To pewnie jakiś jeden lord, może jakiś jeden oddział. Więc myślę, że tak czy inaczej... Znaczy, pewnie tak, Wurzak zajmie kopalnię Bitterstone, a cichy łamacz Ronk od razu poleci na ten. Na kopalnię kamienia. To chyba będzie najlepsze wyjście. No nie musimy dwiema armiami orać tak słabej miejscówki. Dobra, Wurzak. What? No seriously. Kurde, no taką armię i przewagę mam przeciwnik. Musimy to ręcznie rozgrywać. No rozegramy ręcznie, bo boję się tej porażki. Ale no nie, tego się chyba nie da przegrać. Mam taką nadzieję, no olbrzym. Piechoty mamy jakby nie było więcej, która jest wprawdzie obita ta piechota, nie? Ale chociaż jeden oddział w sumie w ogóle nie jest ruszony nawet. No ale ogólnie piechota jest obita, no ale Wurzak z tymi jego zaklęciami potężnymi. Stopę Gorka już mamy. Tylko, że no oczywiście stopa Gorka się przydaje na duży tłum. I jednak na tym pierwszym poziomie nie jest aż tak miażdżące jak na drugim. Ruglarz gryzący po nogach. Skąd ten przydomek mógł zyskać? Nie wiem, może był jakimś łowcą olbrzymów czy coś i gryzł te olbrzymy po nogach, no bo... Albo był cienki w walkach. Zawsze go tam każdy przeciwnik obalał i on gryzł po nogach i dzięki temu wygrywał. O, cholera wie to. Po takich przydomkach to mogą stać naprawdę... Za takimi przydomkami mogą stać naprawdę ciekawe historie. Gryzący po nogach. Dobra, skupmy się, żeby jednak tego nie przegrać. Okej. Okay. Bardzo dobre wiatry magii, oczywiście. No, rozmieścimy sobie tak trochę te oddziały. Nie rozciągamy ich na maksa, że tak powiem. Kawy mamy dużo, olbrzym oczywiście też jest w miarę sprawny. Tutaj jedynka, dwójka, trójka i rozpoczynamy bitwę. Przyspieszamy na maksa. Dobra, oni chyba nie chcą się zbliżać. Weźmiemy łuczników, wysuniemy do przodu. Skoro nie chcą się ruszać, w takim razie Wurzak podjedzie, dupnie w nich rozwalaczem mózgu. Tylko w kogo? W piechotę czy w łuczników? Chyba w piechotę. W tą orkową piechotę. No. Za dużo nie zrobiło. Może by to... A, do stopy Gorka? Nie, nie możemy na drugi poziom. Nie, no dobra, chyba nie będziemy tego używać. Ale możemy na drugim poziomie. Dobra, walimy. Ładnie. Dobra, spoko. Oni już teraz muszą w naszym kierunku zmierzać. Dobra, już jeden oddział zrautowany. Cofamy oczywiście łuczników. Normalna prędkość, bo to my chcemy zaszarżować. Żeby nie było... No i ten jeden oddział będzie obiegał. Przyspieszmy. Olbrzym. Kawaleria. No
Dobra, no wygraliśmy. A nie, dobra, to tą stronę trzeba podeprzeć. Dobra. Możemy chyba na maksa przyspieszyć. Ty, o, cholera, wurzak jaki obity. No właśnie. Dobra, wóz zginął, spoko. Ale wurzaga prawie straciłem, nawet się nie zorientowałem. Dobra, luzik, wygrane. Jak widzicie, historia dzikusów jeszcze się nie zakończa. Oj, parę rzeczy zrobiłem za kamerą, ale no właśnie, chciałem zrobić parę rzeczy, a wyszło tego tyle, że nie wiem. Wszystko z prawa faktu, że oczywiście no, sytuacja zaczyna się komplikować. Coraz dzieją się jakieś rzeczy, których nie jestem w stanie przewidzieć, nie? To jest aktualnie bunt w Galbaraz. No nie inaczej, nie inaczej. Musimy go stłumić. Zginął mianowicie cichy łamacz rąk. Wszystko zaczęło się od tego. No pamiętaliście, pamiętacie zapewne. Znaczy zresztą to było przed chwilą, dobra. Okej. Zajęliśmy tą kopalnię coś tam. Kopalnię Bitterstone. Mieliśmy iść na tą wieżę kopalni kamienia, czyli ostatnią twierdzę zaropiałego oka. No i puściłem tam oczywiście, tak jak wspominałem zresztą wcześniej, puściłem tam... no cichego łamacza rąk z jego armią. Okazało się, że no... zaropiałe oko już zdążyło przez ten czas zrobić kolejną, dużą, praktycznie pełną armię, nie? No i zaorało nas dosłownie. Bo ja podszedłem, patrzę, kurde, mają armię, nie? Już nie zdążyłem się wycofać. I było pozamiatane. Zginął cichy łamacz rąk i zaraz natychmiast bunt w Galbaraz, zaraz natychmiast bunt w Ekrund, no i to by było na tyle, nie? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze plany. Planowanie w Warhammerze nie jest potrzebne, że tak powiem. Dobra, no wyślijmy tutaj resztę tych oddziałów, bo tutaj widzę się... Czy wysyłanie tych oddziałów do boju się nie boję, nie? Bo oczywiście to jest garnizon, nie? Teraz tam podjedziemy jeszcze furcakiem, pierdzielniem, jakimś zaklęciem. Tam są jeszcze trolle, ale tu mamy chyba bonusy. Nie, tu nie mamy bonusów do walki przeciwko dużym przeciwnikom. No oczywiście jeszcze rzucimy tu olbrzyma w trolle, strzelajcie łucznicy w trolle. Wurzak tutaj. Stopa gorka, czy będzie potrzebna? A może się przydać, walnijmy stopy gorka. Łup. Szybko zniknęły te oddziały, nie? Dobra, tutaj się rzucamy do ataku. Okej, okay, zrautowani. Tutaj na plecy. Okej, okay, w ten sposób. No chyba to mamy wygrane, nie? Także buntowników zgnieciemy, tylko że no jeszcze jest, aktualnie się toczy bunt również w Galbaraz, nie? Tfu, w Ekrund. Także to jeszcze nie jest koniec, że tak powiem. Uuu, to zaklęcie to niewiele zrobiło. Dobra, ale mamy tu widzę dowódcę na wyciągnięcie ręki, więc... rzućmy tam jeszcze piechotę. Mogę się obić za bardzo trochę. Dobra, nie rzucajmy tego zaklęcia. Szarżujmy się po prostu w niego. Dobra, możemy chyba przyspieszyć. Dowódca zginął. A, zrautowany już doszczętnie. Jeszcze żyje niby. Dobra, zabijmy chociaż tego wodza. Dojedziemy może jeszcze kogoś. No i tyle, możemy zakończyć. Dobra. Mam nadzieję, że uda się ten bunt ostatecznie stłumić. No, totalnie zatraciłem rachubę czasu. Nie wiem, jak długi to będzie odcinek, no bo naprawdę sporo rzeczy musiałem zrobić poza kamerą, bo zginął nam ten cichy łamacz rąk. Tej bitwy też już, znaczy jest nagrana, nie? Ale nie komentowałem jej, także ją wytnę po prostu. No bo tam nic szczególnego nie było, po prostu przeciwnik miał ogromną przewagę liczebną i tyle. Zadałem tyle strat, ile się dało. Wurzagiem nie mogłem później pójść, bo oni jeszcze tak. Oni wyszli z miasta, zaatakowali nas, jeszcze wrócili do tego miasta, także w ogóle wesoła historia. Dobra, poszło w miarę łatwo.
Uzupełnianie strat sobie weźmy. No on się oczywiście jeszcze wycofa, przecież on nie może zginąć, nie? Jeszcze będzie stał, kurde. No i go oczywiście nie dojedziemy w tej turze. Kurde. Tam kolejny bunt. Tylko że w Ekrund na szczęście mamy chyba solidny garnizon, także... No tyle dobrego. Tutaj sobie możemy przychody zwiększyć. No dobra, zróbmy to. Mamy naszego bohatera, którego oczywiście... No patrzcie, teraz jakąś mają mniejszą armię. Czyżby ktoś ich tam dojeżdżał jeszcze? Rozejrzymy się w każdym razie, co tam jest dalej na północy. No bo... Aha, dobra. Czyli czy oni mają dwie pełne armie prawie? Fajnie, bardzo fajnie. Czyli nie wiem, czy uda się ich dojechać ostatecznie. Jeszcze może tam coś mają, ale no mam nadzieję, że nie. Więc może jednak najpierw zrobimy to tą frakcję z boku, bo szczególnie, że jesteśmy w Urzagi właśnie w tym... Okej. Okay. Tu kto inny wcześniej był, nie? No tak, i możemy sobie naprawić ewentualnie. Oj, przez przypadek kliknąłem oddanie tury. No ale dobra, i tak chciałem to zrobić także. O, tu mi się jeszcze pokazywało ten młotek taki. Jakby coś tam jeszcze było do zbudowania, ale no trudno. I tak bym już nic więcej nie zrobił. No trzeba teraz te dzikusy dojechać, trzeba później wracać do Ekrund. Chyba, że tam zostaniemy z samym garnizonem, ale to może nie wystarczyć. Także raczej trzeba będzie wracać do Ekrund, zaorać tam tą armię. No i nie wiem, nie? Pewnie będzie trzeba podjąć decyzję co dalej, ale znając życie, to zdarzy się coś jeszcze. Ktoś mnie zaatakuje i nie będę mógł podjąć decyzji. Po prostu gra na mnie wymusi jakieś tam konkretne działania. Bo tak no było przez najbliższe... W sumie zawsze tak jest, nie? Nawet przy wampirach tak było. Chociaż przy Nie, no nie pamiętam już za bardzo, jak to było przy wampirach. Ale no pamiętam, że na pewno były jakieś takie akcje, gdzie gra wymuszała na nas działania. Ja chciałem walczyć przeciwko von Karsteinom, a to się ostatecznie nie udało w ogóle, nie? Bo no, musiałem z nimi trzymać sojusz ostatecznie. I to taki bliski dosyć. No zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, no... Zobaczymy, po prostu zobaczymy. Szkoda, że zginął ostatecznie ten cichy łamacz rąk, bo jednak... No bo ja, on chyba już zginął tak na amen, nie? Że już nie da rady go wskrzesić, tak mi się wydaje. Dlatego no, w pewnym sensie mamy z nim spokój, ale on był takim ciekawym elementem, że tak powiem, fabularnym. Okej, okay, więcej dzikusów jeszcze. Znaczy, w sensie oni tutaj się przemieszczają. Dobra, to ich zaoramy może. Osady oblężone jeszcze mi oblegają, kurde. No dobra, automatycznie. Zaorani. Uzupełnianie strat. Co mu damy? Zgówki... To jest zionięcie. To jest dobre zaklęcie, szczerze mówiąc. Maska zguby, okej. Okay. Mistrz ostrzy... Dobra, zgówki weźmiemy. To jest fajne zaklęcie. Walczakowatość mamy na całkiem sporym poziomie. Dobra, włączmy sobie marsz. I oczywiście ruszajmy na pomoc, kurde, Ekrund. Korków tam coraz więcej, trzeba będzie stoczyć kolejną bitwę. Dobra, wiecie co? Szczerze mówiąc, chyba trzeba zakończyć odcinek. Całą resztę zrobię poza kamerą, czyli zaoram tą armię buntowniczą. Ja nie wiem, jak tu mamy w ogóle z porządkiem, z ładem publicznym. No, minus 60 i minus 2, nie? Czyli no, będzie ciężko. Możliwe, że będzie trzeba zwerbować drugiego lorda. No i zobaczymy. Coś tam spróbuję podjąć jakieś decyzje. Ale myślę, że tak jak mówię, że gra na nas wymusi jakieś działania. No zobaczymy. Na razie stłumimy bunty, ale to już poza kamerą. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.